Cześć, jestem Mateusz, jestem studentem na Uniwersytecie WSB Merito. Dzisiaj porozmawiam z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, Arturem Dubielem. Czy wiesz, że w 2024 roku mieliśmy więcej incydentów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, niż kiedykolwiek wcześniej? Są to zagrożenia, które nie tylko jednostce stwarzają problemy, ale także niestety i dla organizacji państwa. Aparat państwowy wybitnie narażony jest na tego typu zagrożenia. A jakie są najważniejsze wyzwania współczesnego bezpieczeństwa? Tak naprawdę zagrożenia bardzo mocno ewoluują i przez to musimy się dostosowywać. Tak służby specjalne, właśnie typowy aparat państwowy, również ta strona militarna. Musimy patrzeć na to wszystko, co się dzieje na świecie, jak zagrożenia, w jaką stronę idą. Musimy się do tego dopasowywać. Musimy wyprzedzać pewne ruchy i do nich się przygotować. Jakie kompetencje zdobywają nasi absolwenci z zakresu bezpieczeństwa? No zdobywają te, które przydadzą się w życiu prywatnym, ale również tym zawodowym czy służbowym. Szczelnica, symulatory, również te bardzo mocno zaawansowane, gry, które prowadzimy w ramach ćwiczeń, powodują, że student, stając się absolwentem, wychodzi z pewnymi rzeczami, które już mu się w tym życiu właśnie przydadzą i będą z korzyścią dla bezpieczeństwa i jego własnego, jak i naszego państwa. A jak geopolityka wpływa na nasze życie, na naszą codzienność? Czasem nie doceniamy tego. Nie funkcjonujemy sobie na Zielonej Wyspie. Jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią świata. To wszystko, co się dzieje w najróżniejszych miejscach, niestety ma też wpływ na nas. Funkcjonujemy w środowisku bezpieczeństwa, a przez to i my również właśnie jako jednostki, jako grupy mniejsze czy większe, też jesteśmy w pewien sposób i narażani, ale musimy robić wszystko, również poprzez naukę na naszym uniwersytecie, abyśmy nie tylko byli odbiorcami tego wszystkiego, ale i tą rzeczywistość kreowali. To w takim razie, jakie są szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji? O, tu jest bardzo szerokie pole, ponieważ z jednej strony sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, to zarówno właśnie szanse, jak i niestety też zagrożenia. No paradoksem rozwoju jest właśnie to, że rozwój powoduje również i zagrożenia. I to wszystko, co dzisiaj możemy wykorzystywać w dobrych celach, niestety może być też wykorzystane w tych złych. Dlatego patrząc na to wszystko, w jaką stronę rozwija się sztuczna inteligencja, również w ramach zajęć na naszym uniwersytecie, nie tylko zastanawiamy się, ale poprzez najróżniejsze case studies staramy się wprowadzać, pokazywać, czasem nawet i wymyślać, a to, co wczoraj ze studentami omawialiśmy jako trochę science fiction, dzisiaj się okazuje, że jest czymś zupełnie normalnym. Więcej o bezpieczeństwie dowiesz się na Uniwersytecie WSB Merito. Do zobaczenia na zajęciach.